Witajcie. Nazywam się Krzysztof Zaręba i jestem pastorem społeczności chrześcijańskiej Północ w Warszawie. Chciałbym was zaprosić do udziału w rekolekcjach, które zatytułowaliśmy Rekolekcje z czterech stron Kościoła. Słowo rekolekcje w dokładnym tłumaczeniu znaczy dni duchowej odnowy. Chcieliśmy więc was zaprosić do udziału w dniach duchowej odnowy. W dniach duchowej odnowy związanej z przeżywanym przez nas świętem narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nazwaliśmy te rekolekcje rekolekcjami z czterech stron Kościoła, a to dlatego, że zaprosiliśmy do udziału w tych rekolekcjach, czyli do przekazywania Bożego Słowa, osoby z różnych tradycji kościelnych, osoby, które spotkały Pana Jezusa w sposób bardzo osobisty, pokochały Go z całego serca, doświadczyły Jego miłości i przebaczenia i dzisiaj, będąc w różnych miejscach, przekazują Boże Słowo, dzielą się tym, co doświadczają z Jezusem Chrystusem, po to, by cały Kościół został umocniony w wierze. Mamy więc następujących gości. Naszym mówcą będzie Marcin Zieliński, lider ruchu odnowy w Kościele Rzymskokatolickiej, który służy we swojej wspólnocie w Skierniewicach. Bardzo cenię Marcina, a to, co mnie dotyka w jego życiu, to to, że gdy zwiastuje Ewangelię, czyni to w bardzo jasny i prosty sposób. Bóg często potwierdza jego słowa znakami, cudami i przejawami mocy, a Marcin znika za Jezusem, o którym mówi. Drugim naszym gościem będzie ksiądz Tymoteusz Bujok z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, z Centrum Misji Ewangelizacji. Gdy poprosiłem księdza Tymoteusza, by podzielił się z nami słowem, powiedział do mnie: mój umysł mówi mi, żebym to uczynił. Natomiast chciałbym porozmawiać z moim Panem Jezusem Chrystusem, w jakiej formie mam się w to zaangażować. Cenię ludzi, którzy decyzje swoje konsultują z naszym Mistrzem, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I to właśnie ujęło mnie w postawie księdza Tymoteusza Bujoka. Kolejną osobą, która będzie się dzieliła z nami Bożym Słowem, jest mój przyjaciel, pastor Adam Piątkowski ze wspólnoty Wrocław dla Jezusa. Poznaliśmy się wiele lat temu i muszę wam przyznać, po pierwszym spotkaniu, słysząc pastora Adama, pomyślałem sobie: ja z tym człowiekiem nigdy w jednym zaprzęgu służyć nie będę. Dzisiaj pokutowałem już z tego grzechu, z tego sposobu myślenia. Pastor Adam jest dla mnie szczególną osobą, jest kimś bardzo bliskim. Podziwiam jego pasję i ciągłą świeżość i rozkochanie w Piśmie Świętym i on będzie dzielił się z nami Bożym Słowem. Kolejną osobą jest pastor Mariusz Majkowski z Kościoła Adwentystów w Warszawie. Znamy się od ponad 30 lat, a poznaliśmy się dzięki temu, że Bóg skierował nas obu do służenia osobom w więzieniu w Siedlcach. Tam spotkałem i poznałem Mariusza. Zobaczyłem, z jaką pasją dzieli się Ewangelią z więźniami, jak prowadzi ich w duchowej dojrzałości. Pamiętam taką sytuację, kiedy dyrektor więzienia wyraził zgodę, żeby Mariusz zabrał ze sobą więźniów, by ich ochrzcić w Morzu Bałtyckim. A więźniowie, którzy pozostali w więzieniu, robili zakłady, kto z tego chrztu z więźniów wróci. Wrócili wszyscy, ponieważ spotkali Jezusa Chrystusa, ich życie się zmieniło, a Mariusz z wielkim oddaniem i determinacją głosił Chrystusa i prowadził te osoby w duchowej dojrzałości. Kolejnym naszym mówcą będzie arcybiskup Sergiej Żurawlew, który służy w Rosji i w Ukrainie, w kościele, który się nazywa Reformowana Prawosławna Cerkiew Chrystusa Zbawiciela. Sergiej dzięki kontaktom z innymi kościołami, z wierzącymi różnych denominacji, doświadczył sam takiej duchowej odnowy i dzisiaj z pasją dzieli się Chrystusem, który jest jego Panem i Zbawicielem, a także wyraża w szczególny sposób swoją miłość do narodu żydowskiego, modląc się za niego i także służąc im w jaki sposób tylko może.
Mamy też mówców, którzy są ze społeczności chrześcijańskiej Północ. Słowem Bożym będzie się dzielił z nami pastor Grzegorz Baczewski, który jest odpowiedzialny w naszym kościele za poradnictwo duchowe, z wykształcenia lekarz, pasjonat Bożej obecności, a także człowiek, który ma szczególne namaszczenie do służenia rodzinom i w ogóle ludziom, którzy są w głębokich, duchowych i duszewnych potrzebach. Mamy też pastora społeczności chrześcijańskiej Północ, odpowiedzialnego za młode pokolenie, Damian Szafranek. Człowiek pasji, człowiek oddany Jezusowi Chrystusowi, który dzieli się w niesamowity sposób Ewangelią, docierając nie tylko do młodego pokolenia, ale także do każdego, do którego z tym przesłaniem Ewangelii się udaje. Takich mamy gości, takie osoby będą się dzielić tutaj Bożym Słowem. A ja chciałbym nas zachęcić do otwartości serca na to wszystko, co będzie mówione. Gdy przygotowywaliśmy się do tych rekolekcji, przypomniała mi się historia sprzed lat. Otóż uczestniczyłem w pewnym konkursie, tak naprawdę oglądałem go w telewizji. To był konkurs muzyczny, występowały dwie orkiestry symfoniczne, miały zagrać ten sam utwór, a komisja składająca się z krytyków muzycznych, muzykologów, znawców tematu, mieli ocenić występ tych obu orkiestr i wyłonić zwycięzcę. Koncerty obu tych orkiestr nie działy się na żywo, były odtwarzane. Komisja oglądała obydwa koncerty z wielką uwagą. Pierwszą orkiestrę symfoniczną tworzyli muzycy ubrani w smokingi, wyglądający bardzo dostojnie. Natomiast w drugiej orkiestrze grali muzycy, którzy byli ubrani w dżinsy, w wyciągnięte swetry, w luźne koszule. I obydwie te orkiestry symfoniczne grały ten sam utwór. Po czym po tym koncercie wysoka komisja, jury oceniało występ. I mówiąc o tej orkiestrze, która była tak bardzo elegancko ubrana, zachwycali się pięknością wykonania, smakami, jakie zostały wyciągnięte z tego wykonywanego utworu, o tym, w jaki sposób harmonicznie to wszystko brzmiało. Wszystkim byli zachwyceni. Później wypowiedzieli się na temat drugiego wykonania, tego samego utworu. Mówili o niedociągnięciach, mówili o tym, że to nie brzmiało tak, jak powinno brzmiać. Mieli bardzo wiele uwag. Po czym wyszedł organizator tego konkursu i powiedział do wysokiej komisji następujące słowa. Drodzy Państwo, mieli Państwo okazję wysłuchać tylko jednej tak naprawdę orkiestry, która wykonywała ten sam utwór. Otworzyliśmy go do Państwa dwa razy, podkładając obraz tylko dwóch tych orkiestr. A więc słuchaliście Państwo tego i samego utworu. Nagle komisja była zaskoczona. Zrobiło się zamieszanie. Co się okazało? Nastawienie sprawiło, że z jednej orkiestry, z wykonania jednego utworu wyciągnęli najpiękniejsze rzeczy. Natomiast nastawienie negatywne sprawiło, że usłyszeli brak harmonii, niewłaściwe kwestie. Kochani, dlatego Biblia mówi, że odtąd Chrystusa nie znaliśmy nie znamy według ciała i na ludzi też nie powinniśmy patrzeć według ciała. Tylko z właściwym nastawieniem serca możemy odebrać właściwe rzeczy. Więc słuchając wszystkich przesłań, tego co nam życzę, to właściwego nastawienia. Bo właściwe nastawienie sprawi, że odbierzemy te rzeczy, które Pan Bóg chce nam przekazać, czego wam i sobie życzę. A ja na rozpoczęcie tego cyklu rekolekcji z czterech stron Kościoła chciałbym podzielić się z wami bardzo krótko tym, co ja przeżywam od wielu lat w kontekście narodzenia Pana Jezusa Chrystusa, co przeżywam z roku na rok coraz głębiej. To moje przeżycie jest związane z tym, co wydarzyło się w niebie, zanim Pan Jezus Chrystus pojawił się na ziemi. List do Filipian mówi, że On, będąc w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Przeciwnie,
wyrzekł się samego siebie. Jeden z przekładów mówi o tym, że zdjął z siebie całą swoją boskość, opróżnił się zupełnie ze swojej boskości, by przyjść tutaj na ziemię. Ale posłuchajcie innego fragmentu. List do Rzymian mówi o tym, że on przyszedł tutaj na ziemi w postaci grzesznego ciała. To porusza mnie od wielu, wielu lat, bo o to, żebym ja został zbawiony, żebyś ty został zbawiony, musiały się dokonać dwie rzeczy na początku. Po pierwsze, Syn Boży, który był w postaci Bożej, pozbawił się zupełnie, wyrzekł się samego siebie. Zdjął coś z siebie, odłożył coś na bok, a przyszedł tutaj, przywdział grzeszne ciało. Nie do końca rozumiem tego fragmentu, że przyszedł w postaci grzesznego ciała. Wiem, że od 2000 lat teolodzy dyskutują, czy Jezus mógł zgrzeszyć, czy był tak stworzony, tak w takiej postaci, że nie było możliwe, żeby zgrzeszył, że był tak zaprogramowany, jeśli można w ogóle użyć takiego słowa. Wiem, że jest taka dyskusja, ale gdy ja czytam, że przyszedł w postaci grzesznego ciała, to ja osobiście, być może się mylę, dlatego mówię to w pokorze, że przyszedł w postaci grzesznego ciała, czyli przyszedł w ciele skłonnym do grzechu, ale grzechu nie popełnił. Dwie rzeczy się stały, żebym ty i ja, żebyśmy my na samym początku, dwie rzeczy się stały, żebyśmy my mogli być zbawionymi. Powtórzę to raz jeszcze. Odłożył swoją boskość, a przywdział człowieczeństwo w postaci grzesznego ciała, abyś ty i abym ja, abyśmy my mogli zostać ludźmi zbawionymi. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to w ten sposób, że Pan Jezus zrezygnował z komfortu, który miał w niebie. Zrezygnował z tego miejsca, w którym nie ma grzechu, nie ma pokus, nie ma chorób, nie ma łez, nie ma cierpienia. Zrezygnował z tego wszystkiego, przyszedł tutaj, pojawił się w ciele skłonnym do grzechu, podjął wyzwanie. Być może się mylę teologicznie, ale jeśli się nie mylę, bardzo mnie to dotyka. Przyszedł na ten świat w ciele skłonnym do grzechu. Zaryzykował. Może to zabrzmi jak herezja w uszach niektórych z was. Zaryzykował możliwość zgrzeszenia dla mojego zbawienia, ale nie zgrzeszył, bo by nie mógł być zbawicielem. Być może zastanawiasz się, po co ja o tym wszystkim mówię. Mówię o tym dlatego, że w każdego roku coraz głębiej przeżywam właśnie tę prawdę i sam sobie zadaję pytanie, co święta, zadaję sobie pytanie, jakie rzeczy muszę zdjąć z siebie, z jakich komfortowych miejsc muszę zrezygnować, co muszę jeszcze z siebie zewlec, co muszę odłożyć na bok, a w co się przywdziać? Jakie ryzyka podjąć? Z jakich komfortów zrezygnować? By dotrzeć z Ewangelią do tego ginącego świata. Zadaję sobie to pytanie w kontekście osobistego życia i w kontekście z życia Kościoła. Z jakich wygód Kościół dzisiaj musi zrezygnować? Z jakich wygód i komfortów muszę ja zrezygnować? A jakie ryzyka podjąć, by dotrzeć z Ewangelią do grzesznego świata? Wiecie, mam wrażenie, że my chrześcijanie działamy w zupełnie odwrotny sposób. Myślimy o tym, jakie komforty. Ja czasami używam takiego języka, mówię, jakie świętości, w cudzysłowie świętości, przyoblec. A od czego się odsunąć? A potem się dziwimy, że ewangelizacja nie przynosi efektów.
Dla mnie pytanie jest w każde święta. Ja, jako wierzący w Jezusa Chrystusa i my jako Kościół, z jakich przywilejów, dobrodziejstw, komfortów mamy zrezygnować? A jakie ryzyka podjąć, by dotrzeć do człowieka z Ewangelią? Syn Boży podjął takie ryzyko. Wyrzekł się, odłożył na bok swoją boskość, przyszedł w postaci ludzkiego ciała, abym ja był zbawiony. Podjął to ryzyko, podjął to wyzwanie i dzisiaj dzięki temu należymy do Kościoła Boga Żywego. Jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy w prezencie zapewnione niebo. Więc ja dzisiaj zadaję sobie, Kościołowi i wam wszystkim pytanie. Z jakich rzeczy powinniśmy zrezygnować? Jakie komforty powinniśmy odłożyć na bok? Co z siebie powinniśmy zdjąć? A w co się przyoblec? Jakie ryzyka podjąć, by ludzie usłyszeli Ewangelię? Myślę, że to są ważne pytania, bo to są pytania o zbawienie ludzi. To jest pytanie o to, jak ja bardzo jestem w stanie zaryzykować, żeby ludzie mogli usłyszeć Ewangelię. Być może was to zaskoczy, ale w tym roku usłyszałem w swoim sercu takie pytanie. Czy dla zbawienia innego człowieka jesteś w stanie przyjąć koszt w postaci tego, że ktoś odejdzie z Kościoła z jakichś powodów, bo może nie podziela twojej pasji, bo może mu się sposoby i metody nie podobają, jakich używasz do tego, żeby dotrzeć z Ewangelią do ludzi? Czy jesteś w stanie zapłacić chociażby jako pastor taki koszt, że ktoś odejdzie z Kościoła, by zyskać człowieka zbawionego, kolejnego człowieka dla Chrystusa? Oczywiście, jeśli człowiek odchodzi z Kościoła do świata, to jest problem. Jeśli idzie do innego Kościoła, chwała Bogu, niech tam wzrasta. Zadaję sobie takie pytania, może jesteście nimi zaskoczeni, ale myślę, że właśnie święta są dobrą okazją do tego, żeby zajrzeć we własne serce i zadać sobie to pytanie, z jakich komfortów muszę zrezygnować, a jakie ryzyka podjąć, by dotrzeć z Ewangelią do innych ludzi. Jezus takie ryzyko podjął. Taką rezygnację podjął i takie ryzyko podjął, byśmy my mogli być zbawieni. I w taki oto sposób Bóg Wszechmocny przemówił do nas w najbardziej zrozumiałej dla nas formie. Bóg przemówił do nas po ludzku. I w tym, który przyszedł na ten świat, możemy dzisiaj dostrzec Ojca Odwiecznego, Księcia Pokoju, Boga Mocnego i Cudownego Doradcy, jak mówi prorok Izajasz. Inaczej mówiąc, w twojej słabości On ciągle jest Bogiem Mocnym. W twoich niepokojach On ciągle jest Księciem Pokoju. W twoich słabościach On jest tym, który jest cudownym doradcą. A w twojej braku perspektywy jest On Ojcem Odwiecznym. I to, co On zrobił, to odłożył swoją boskość. Przyszedł w postaci grzesznego ciała, abyśmy my mogli być zbawionymi. Kochani, życzę głębokiego przeżywania tych świąt. Życzę refleksji nad tym, co się dokonało, ale też refleksji nad tym, co my jako wierzący powinniśmy zrobić, żeby dotrzeć z Ewangelią do tych, którzy tak bardzo jej potrzebują. I takiej refleksji wam i sobie życzę. Amen.